Cześć! Ostatnio poznaliśmy, jak działa Quixel Mixer i jak można robić na nim takie podstawowe materiały. Więc teraz czas nieco podkręcić poziom trudności, tworząc nowy, zdecydowanie bardziej skomplikowany materiał. Przy okazji poruszymy bardzo dużo nowych rzeczy, takich jak maski, czy malowanie po prostu pędzlem po naszej teksturze. Lecimy! Na samym początku muszę wspomnieć, że jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu wprowadzającego do Quixel Mixer, to dobrze by było, żebyś najpierw jego obejrzał. Więc przejdź do opisu albo do karty z prawej u góry. A tymczasem zaczynamy. Chciałbym stworzyć materiał cegieł, więc pierwsze co zrobię, kliknę tutaj, Add Surface Layer i wybiorę materiał cegieł, który sobie wcześniej pobrałem. Tak wyglądają nasze cegły i są już całkiem fajne, ale ja bym chciał stworzyć tutaj taki efekt, jakby te cegły były pomalowane. Czyli narzucimy na to kolejną warstwę, która będzie farbą i później ją nieco zdrapiemy, żeby wyglądało jak takie trochę poniszczone. No to skoro jest ta pierwsza warstwa, to dodam drugą, która będzie właśnie naszą farbą. Kliknę Add Solid Layer. I pojawiło się takie coś. Teraz tak jak widzisz, to idzie jakby od dołu, czyli stworzyliśmy coś w rodzaju wody. Jak będę przeciągał za wysokość tutaj, to będziemy mogli to wypełniać. Tylko ja bym chciał, żeby to szło z drugiej strony, więc kliknę Invert i teraz dostajemy taki efekt, jakbyśmy ucinali nasze cegły. Wlecę mniej więcej tak, żeby niektóre cegły były ucięte, tylko no oczywiście nie chcę tego ucinać. Chcę sam kolor bez ucinania. Żeby to osiągnąć, wystarczy przejść tutaj do Wrap to Underlying i przeciągnąć to na prawo. Teraz jak zobaczymy, o, Wrap to Underlying na 0 ucina, Wrap to Underlying to 1 nie ucina. Jest super. Teraz mamy po prostu tylko właściwości te z tej strony. Jeszcze dodatkowo możemy zwiększyć blur, żeby to, co znajduje się pod tą naszą nową warstwą Solid 1, zostało rozmyte. Myślę, że farba by lekko rozmyła, więc ustawmy to mniej więcej na 3. Tak jest bez, tak jest lekko rozmyte. Zostawię to tak. Teraz ustawię jeszcze roughness tej farby, czyli jak bardzo ona odbija otoczenie. Gdy przejdziemy do roughness i klikniemy tą kuleczkę, to teraz gdy ustawimy to na kolor czarny, to będzie widać, że nasza farba bardzo mocno odbija otoczenie. Jak wcisnę shift i prawy przycisk myszy, to będę mógł obracać samo otoczenie. I widać, że teraz jest bardzo, bardzo, bardzo mokra ta farba. Ale gdy sprawię, żeby wartość roughness była jaśniejsza, to farba stanie się bardziej chropowata albo taka matowa. Ustawmy farbę mniej więcej tak, żeby lekko odbijała słońce, ale jednak, żeby nie była aż tak bardzo mokra, aż tak bardzo nie odbijała otoczenia. No to ten etap już mamy i teraz wystarczy, że klikniemy Apply, przejdziemy znowu do Solid Layer i tutaj wartością Height będziemy mogli kontrolować, ile naszej ściany będzie pomalowane tą farbą. Ustawmy na razie coś takiego. Myślę, że będzie ok. No i teraz chciałbym nieco pozdzierać tą farbę, żeby na przykład tutaj na tych cegłach nie była taka idealnie gładka, tylko żeby jednak miała jakieś dziury, przez które będzie widać naszą cegłę z dołu. Żeby to zrobić, użyjemy nowego systemu, którego nie dotykaliśmy wcześniej, a nazywa się on maska. Z prawej na dole tutaj jest coś takiego jak Add Mask Stack. Kliknę to i teraz do naszej warstwy przypisała się nowa maska. I tutaj możemy dodać nowe właściwości do tej maski, jakby nowe tekstury wewnątrz tej maski. Spokojnie, zaraz się wszystko wyjaśni. Tutaj mamy wiele możliwości, ale wybiorę Texture Map. Gdy to kliknę, wszystko zniknie, dlatego że to jest czarne. To działa tak jak w każdym innym programie, jak Photoshop, GIMP czy coś takiego. Jeżeli maska jest czarna, to nie pokazuje nic z tej warstwy, do której jest przypisana. Jeżeli jest biała, to zacznie pokazywać tą warstwę. Więc dodaliśmy nowy obrazek i teraz kliknę Custom Map i wybiorę sobie Library Asset. Dzięki temu będę mógł kliknąć ten folder z prawej strony i przejść do naszej biblioteki tekstur. I z tej biblioteki tekstur, zamiast wybierać Surface, wybiorę Imperfections, czyli jakieś zabrudzenia, jakieś takie ślady i niedoskonałości. I z tych wszystkich wybiorę coś, żeby po prostu ucinać naszą farbę. Na przykład niech to będzie ta tekstura Dust. Kliknę na to. I teraz coś nam się zmieniło. Jeszcze nie do końca jesteśmy pewni co, ale coś się zmieniło. Gdy przejdziemy tutaj do PBR Metalness i klikniemy Active Mask, to zobaczymy, jak wygląda nasza aktualna maska. To, co jest czarne, nie będzie naszą farbą. To, co jest białe, będzie naszą farbą. Więc tutaj z Gloss zmienię na Mask, żebyśmy dostali większy kontrast tego i jeszcze pociągamy za tą wartość Range. No, tak teraz wygląda nasza maska. Przypominam, białe to farba, czarne bez farby. Zobaczmy, jak wygląda w podglądzie materiału, czyli PBR Metalness. No, tak to się prezentuje. Widać, że mamy zdecydowanie zbyt mało tej farby. Więc co możemy zrobić? Znowu pociągać za wartość Range. Gdy to zwiększę, to dostaniemy więcej tej farby. Ale możemy pójść jeszcze w drugą stronę, bo teraz po prostu dodajemy tą farbę.
A co jeżeli byśmy kliknęli invert? Teraz nasza tekstura praktycznie nic nie robi i przeciągnęli wartość range na prawo. Teraz po prostu odejmujemy z naszej farby. Widzisz to? Przeciągam w prawo i teraz pojawia się coraz mniej tej farby. Jest super. No to teraz myślę, że możemy dodać kolejną warstwę, która leciutko podniesie tą farbę. Bo teraz ta farba wygląda po prostu jak zmiana koloru naszej cegły. A chciałbym, żeby ta farba leciutko wystawała ponad cegłę. Więc żeby to zrobić, kliknę tutaj na nową warstwę, nowe Solid Layer. Teraz oczywiście dostaliśmy tak samo jak wcześniej. Znowu kliknę Invert i znowu przeciągnę mniej więcej tak. Zwiększę Rapto Underlying. I teraz z Altem kliknę na naszą warstwę Solid 2. Tak jak widzisz, teraz pojawił się ten kursor i jak teraz kliknę na to lewym przyciskiem myszy, to jakby dodaliśmy tą warstwę do tej warstwy. Może to dziwnie wygląda, ale teraz zmienimy sobie kolor na jakiś na przykład zielony. I widzisz, ta warstwa Solid 2 wyświetla się tylko w tych miejscach, w których wyświetlała się warstwa Solid 1. No i dzięki temu możemy to wykorzystać do lekkiego podniesienia tamtej warstwy. Czyli wejdziemy tutaj sobie w Albedo, Albedo daje kolor i wyłączę to. Tak samo przejdziemy do Roughness. Roughness nam mówi o tym, czy obiekt odbija otoczenie, czy nie. I to też wyłączę, dzięki czemu będziemy mieli właściwości tej warstwy Solid 1. I resztę zostawiamy, bo Displacement jest tą najważniejszą rzeczą, którą będziemy chcieli właśnie stworzyć tutaj. Więc ustawię Rapto Underlying na mniejszą wartość, na przykład 0. I teraz wartością Height będę mógł dostosować, w których miejscach nasza farba będzie wyginała mesh. Teraz widać, że idzie tylko w dół, czyli jakby wgniata w miejscach, w których jest ta farba. A my chcielibyśmy odwrotność, więc znowu kliknę Invert. I przeciągnę to na prawo. Teraz będziemy podnosić obiekt w miejscach, w których ta farba jest na modelu. Możemy to dać tak lekko na prawo i na przykład zwiększyć jeszcze troszkę Rapto Underlying. Nie za dużo, tak żeby leciutko ta farba mogła wystawać. Jeszcze zmniejszymy height. Coś takiego. Widać teraz, że ta farba jest na tej cegle, a nie jest tak po prostu idealnie połączona z nią. No i super, ten element mamy, tylko teraz myślę, że dobrze by było dodać na przykład jakieś różnorodność w odbijaniu otoczenia wewnątrz tej farby. Czyli dodam sobie kolejne Solid Layer i znowu z Altem kliknę w dół tutaj, żeby połączyć to z naszą farbą. Ustawię tutaj kolor jakiś zielony, żebyśmy po prostu widzieli, co się aktualnie dzieje. Włączę Invert i przeciągnę tutaj, o, teraz widzimy, gdzie mamy tą naszą warstwę. Ustawię jeszcze Rapto Underlying, żeby się ładnie połączyła i nie wyginała naszego mesha. Teraz tutaj będę mógł zmienić kolor na jakiś czarny na przykład i jeszcze dopasować tutaj Roughness. O, coś takiego. I teraz do tej warstwy również możemy dodać kolejną maskę, więc ja kliknę sobie tutaj, żeby dodać maskę i w tym miejscu wybiorę standardowo Texture Map. Z Texture Map, tak jak wtedy, Library Asset i wybierzemy sobie na przykład ten Grunge, żeby po prostu ta tekstura modyfikowała to, co widzimy. Zmienię to na Mask, oddalę troszkę i wartością Range dopasujemy, w którym miejscu ma się ta tekstura pojawiać. No i widać, że w tych czarnych miejscach tekstura jest. Dzięki temu, jak popatrzymy sobie tutaj pod słońce, o tak, przejdziemy do samej tej warstwy Solid 3, to będziemy mogli rozsunąć albedo i zmniejszyć mu opacity, żeby troszkę przyciemniał. O, coś takiego, dobrze. I tam, gdzie jest roughness, będziemy mogli ustawić, czy bardzo ma odbijać otoczenie, czy jednak nieco mniej. No ja bym chciał, żeby to mniej odbijało. I tak to wygląda całkiem fajnie. Widać, że mamy teraz jakieś plamy, jeżeli patrzymy pod słońce i jeżeli patrzymy z góry, to również mamy lekko przyciemnione tutaj niektóre obszary. Możemy to nawet jeszcze mocniej przyciemnić, przeciągając opacity na prawo. O, coś takiego. Super, zaczyna to wyglądać bardzo ładnie. Jeszcze jest jedna rzecz, której tutaj nie poruszyłem, a która może Ci się bardzo, bardzo mocno przydać. Zauważ, że tutaj przy tych ikonkach jest coś takiego jak Add Paint Layer. Gdy to dodamy, będziemy mogli malować po naszym obiekcie. Po prostu klikam lewym przyciskiem myszy i maluję. Aktualnie maluję białym kolorem i lekko podnoszę naszego mesha. Podnoszę cały materiał. Kliknę Ctrl Z, żeby to cofnąć. Przybliżę tutaj i wyłączę w ogóle albedo. Chciałbym, żeby mój pędzel tylko mógł podnosić i obniżać. No i tak jak widzisz, jak teraz to podnoszę, to również maluję wartością Metallic i Roughness. Tego tak, żebym nie chciał. Ctrl Z. Wyłączę Metalness, wyłączę Roughness. Teraz malujemy tylko i wyłącznie wartością Displacement. Więc znowu Ctrl Z, przybliżę na przykład na tą cegłę tutaj, bo widzę, że jest za nisko i chciałbym ją podnieść. Podlecę tutaj do góry i wybiorę sobie pędzel taki kwadratowy. Zmniejszę jego wielkość, coś koło 7 i po prostu kliknę i przeciągnę tutaj. Widać, że zdecydowanie zbyt mocno to podnieśliśmy, więc kliknę Ctrl Z, przelecę w dół i tam, gdzie jest Displacement, zmniejszę to na 3 na przykład. Teraz klikam, przeciągam
No i podnieśliśmy tą cegłę. Mogę znowu kliknąć, przeciągnąć i mamy ją jeszcze wyżej. Tylko teraz, tak jak widzisz, tą farbę nakładaliśmy bazując na wysokości. Podnieśliśmy tą cegłę i myślę, że na niej powinna pojawić się ta farba. Skoro ją podnieśliśmy, to powinna być pomalowana. Nie stało się tak, dlatego że ta warstwa jest na samej górze. Gdy ją przeciągniemy tutaj pod warstwę farby, to nasza cegła od razu zostanie pomalowana. I tak samo w drugą stronę. Gdy przejdę sobie tutaj, kliknę, że nie chcę malować do góry, tylko w dół, tutaj, to będę mógł kliknąć, przeciągnąć po tej cegle i dzięki temu cegła pójdzie w dół i nie będzie już pomalowana. No i tym sposobem możemy edytować wszystkie cegły tutaj. Klikam, przeciągam, obniżyłem tą cegłę, teraz sobie kliknę, żeby podnieść cegłę, przejdę na przykład do tej cegły tutaj i lekko ją podniosę. I tak jak widzisz, nasz materiał farby również się do tego dostosował. Wygląda to już naprawdę bardzo fajnie. Teraz możemy w każdej chwili wyłączyć albo włączyć naszą edycję. Widać, że teraz cegły się ruszają w tym miejscu. I tak samo możemy przejść do Solid Layer, czyli warstwy, w której dodajemy naszą farbę, tutaj do Albedo, i dopasować kolor taki, jaki chcemy. Reszta automatycznie się dopasuje do tego, co my tutaj stworzymy. Ustawmy na przykład taki niebieski kolor, kliknę Apply, no i mamy teraz niebieską, pozdzieraną farbę na cegłach. Tylko jak teraz to wyeksportować, żebyśmy w ogóle mogli coś z tym zrobić w jakimś programie typu Unreal Engine albo Unity? Żeby to zrobić, postępujemy dokładnie tak samo jak w poprzednim poradniku, czyli przechodzimy do Export. W tym miejscu wybieramy, jakie tekstury chcemy wyeksportować. Mnie interesują w sumie wszystkie oprócz Metalness, bo nie mamy tutaj żadnego metalowego elementu. Wybieram sobie rozdzielczość, żeby była 2048x2048. Upewniam się, że mamy tutaj ustawione Custom i klikam Export to Disk. Mikser chwilę pomyśli i za chwilę dostaniemy folder z naszymi wszystkimi teksturami. No i pojawił się u mnie folder z takimi teksturkami. Teraz przenieśmy to do Unreal Engine. Jesteśmy w Unrealu. To jest dokładnie ta sama mapa, na której testowaliśmy poprzedni materiał. Tutaj przygotowałem sobie miejsce na testowanie naszego nowego materiału. Kontrol spacja, biorę nasze tekstury i po prostu przeciągam do Unreala. Gdy się przeciągnęło, wejdę do naszego materiału, powiększę go. I tak samo, jeżeli jeszcze nie wiesz, jak działają materiały w Unreal Engine i nigdy tego nie robiłeś, to zapraszam Ciebie do filmu w karcie z prawej u góry albo w opisie tego filmu. Ja teraz to wszystko na szybko podłączę. No i mamy nasz materiał w grze. Widać, że te cegły są troszkę zbyt duże i nie są tak realistyczne, jak być powinny, bo jak popatrzymy z boku, to jednak nic tutaj nie wystaje. Na szczęście niedawno nagrywałem poradnik, jak stworzyć efekt Parallax Occlusion Mapping, więc jeżeli chcesz się nauczyć, jak stworzyć taki efekt, żeby te cegły wyglądały, jakby faktycznie wystawały z tego obiektu, to zobacz film w karcie z prawej u góry lub w opisie. Ja to teraz tak szybko tutaj odtworzę. No i mamy nasz efekt wystawania cegieł i możemy tego użyć normalnie w każdej naszej grze. Tak jak widziałeś, sam proces jest bardzo prosty, szybki i całkiem przyjemny. Ale to jeszcze nie wszystko, bo skoro stworzyliśmy tą teksturę w Quixel Mixer, to teraz w każdej chwili możemy wrócić do tego programu. Jesteśmy znowu w Quixel Mixer, przejść do warstw, ustawić tutaj, że chcielibyśmy, aby ta ściana była na przykład zielona albo żółta. Klikamy Apply, Export. Export to Disk, mikser chwilkę pomyśli, wyeksportuje nasze obrazy, zminimalizuje to, Ctrl spacja, zaznaczam teraz wszystkie tekstury klikając lewym przyciskiem myszy i trzymając Shift, teraz prawy przycisk myszy, reimport, chwilkę poczekamy i nasze tekstury zostały zaktualizowane od razu. Czyli tworząc teksturę w Quixel Mixer, możesz w dowolnej chwili po prostu tam wrócić, zmienić swoje ustawienia i przenieść to wszystko w dosłownie kilka sekund do Unreal Engine, Unity albo jakiegokolwiek innego programu. No i to chyba wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.